Hejka, mam na imię Kasia i witam Was na kanale Psi Głos. Witam Was z wysokości 2000 metrów i dzisiaj będziecie nam towarzyszyć w naszej wyprawie na 2800 metrów. Jeszcze do wczoraj, do przedwczoraj tutaj wypasały się krowy, ale właśnie jak pokazywaliśmy Wam ten spęd bydła, to właśnie były krowy stąd. Stąd były sprowadzane tam do nas na dolinę. A tam widać lodowiec. Dzisiaj pogoda jest wymarzona, jest przepiękne słońce, nie ma chmur, jest ciepło, więc ekstra trafiliśmy i przed nami jest około 3 godziny drogi. Ale jagód. Wcina? Nela, masz jagódki? Super sobie radzisz. Teraz krótka przerwa, coś zjemy, napijemy się i lecimy dalej. Nela mnie uratowała, dobrze, że miała bandankę, bo jest tak gorąco, więc chociaż mam co założyć na głowę, bo oczywiście wzięłam sobie ciepłe rzeczy, ale na przykład o kapelusiku nie pomyślałam. Natomiast na przykład mam rękawiczki, które na pewno mi się nie przydadzą. Zostało nam 1,5 godziny. Słuchajcie, już jesteśmy prawie na szczycie. Już wydaje nam się, że ostatnia prosta. Nela. Już jesteśmy naprawdę blisko i mamy teraz chwilę odpoczynku. Zobaczcie, w jakim miejscu.
Oczywiście ławeczka. Tutaj wszędzie są ławeczki w takich miejscach widokowych. Nelcia, jak jest? Nela się zacięła. Fajnie, żyjesz? Chyba nie. Jak widzicie za mną, weszliśmy w trochę trudniejszy teren, ale Nela daje sobie radę świetnie, jest jak koziczka. Mówimy na nią biała koziczka, tak zasuwa po tych kamieniach. Jak widzicie, nie jest to szlak dla każdego. Dla każdej osoby, ale też dla każdego psa. Jeżeli pies ma problem z chodzeniem po głazach, kamieniach, no to tutaj nie wejdzie. Musi mieć odpowiednie przygotowanie. Dlatego możecie wcześniej jechać na przykład w Tatry, gdzie są takie pojedyncze ścieżki, gdzie można spotkać coś takiego i dopiero potem się wybrać w Alpy. Bo może wam pies po prostu stanąć i nie chcieć iść dalej. 15 minut jeszcze. W ogóle zobaczcie, jaki to jest księżycowy krajobraz. Wszędzie kamienie. A Nela sobie radzi tak super, najlepiej z nas wszystkich. Ja tu już umieram, a ona skacze jak koziczka po tych kamieniach. Alpejski pies po prostu. Jesteśmy na 2808 metrów! Teraz idziemy jeszcze zobaczyć dwa jeziora. Super, Nela! A my idziemy porzucać się śnieżkami. Thank you.
I tak, dzięki, że byliście z nami. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa!